Siemano, witam was w kolejnym odcinku Jeśli nie Warcraft, to co? Miałem zacząć troszkę inaczej, miałem najpierw pokazać wam gry, w które ja gram, jeśli nie gram Warcrafta, ale stwierdziłem, że zrobię coś innego, idąc za sugestią ludzi na forum World of Warcraft Polska. Zanim zaczniemy, to chciałbym was zachęcić do subskrybowania mojego kanału. Dajcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczek, zostańcie ze mną. Pomóżcie mi się rozwijać, włączcie się w rozmowę pod wideo, dajcie jakieś swoje sugestie, może jakieś jeszcze podpowiedzi, może jeszcze jest gdzieś jakaś gra, której nie sprawdziłem, a którą warto byłoby odwiedzić. Więc jakiś czas temu wrzuciłem tam odcinek pierwszy, jeśli nie Warcraft, to co? Pytając się ludzi, jakie oni mają gry, w które grają, jeśli nie grają Warcrafta, jakie są ich opinie i tak dalej. Głównym motywem rozmów były w sumie dwie gry, Elder Scrolls Online i Guild Wars 2. Więc postanowiłem, że zacznę od tych dwóch gier, które zresztą kiedyś tam gdzieś próbowałem, ale może już ze względu na mój podeszły wiek, Alzheimer uderzył i nie do końca pamiętam. Więc nie przeciągając, sprawdźmy teraz, jak to wygląda w 2021 i jak ja na to zareaguję. Więc w ESO zagrałem tylko raz, gdzieś mniej więcej rok temu, z moim brytyjskim kolegą, który mnie chciał w tą grę wprowadzić. Ku mojemu zaskoczeniu nie pamiętałem, że miałem postać orka zrobioną. Jest ork, więc jest dobrze. Zanim zacznę się jakkolwiek o tych grach wypowiadać, chciałem tylko powiedzieć, że jestem dość chamskim graczem. Mnie trzeba zainteresować w pierwszych kilku sekundach filmu, gry, czy jak mi się pokazuje zdjęcia, czy jak biorę komiks do ręki. Najpierw patrzę, czy grafika i kreska rysownika jest na tyle ciekawa, że będę w stanie ten komiks przeczytać. Dopiero wtedy zabieram się za taką rzecz. I tak jest z grami. Gra musi mnie wciągnąć od samego początku. Intrem, napisami, tytułem, muzyką, jak wygląda UI i pierwsze chwile grania. Grafika, muzyka w tle i ten pierwszy efekt musi mnie uderzyć i to zdecyduje o tym, czy zostanę. Niestety taki już jestem, wielu przyjaciół miało mi to nieraz za złe, że zbyt szybko i zbyt pochopnie oceniam, ale tak mam, zawsze żyłem w biegu, z jednego miejsca do drugiego, z jednego spotkania na drugie, z jednego projektu jakiegoś artystycznego na drugi, więc weszło mi to w krew. Szybko oceniam i szybko decyduję, czy coś ma potencjał, żeby mi się spodobać, czy żeby mnie zatrzymać, czy żeby mnie zainteresować. Po zalogowaniu, mile zaskoczony grafiką, stwierdziłem, że jest tutaj potencjał na to, żeby mnie dłużej zatrzymać. Biegając po świecie, okazało się, że jest tam dość dużo graczy. Jak widzicie na załączonym screenie, w momencie kiedy nagrywałem ten film, sprawdziłem online, ile graczy gra w tą grę w tym momencie. Elder Scrolls jest na 12 miejscu, 360 tysięcy graczy w tym momencie, jak sprawdzałem, jak nagrywałem ten film, a ogólna liczba to jest prawie 20 milionów. Więc nie jest źle, aczkolwiek myślałem, że w tym momencie będzie więcej. Zresztą na polskiej grupie Warcrafta polecali tę grę, więc postanowiłem sobie pobiegać i sprawdzić. Nie wiem czemu, ale ESO zapamiętałem o wiele słabiej niż mi się teraz pokazało, więc moje zaskoczenie było jak najbardziej pozytywne. Niestety im dłużej grałem, tym dłużej zaczynało mi się troszeczkę nudzić. Przede wszystkim dlatego, że grałem sam. Podobała mi się Overmouth Targeting. Musiałem troszeczkę się przestawić na styl walki. I zanim zajrzałem, o co chodzi, dostałem dość niezły wpierdziel. Nie wiedziałem o tym, że się przeciwnicy skalują. Myślałem, że po prostu trafiłem na jakichś elitarnych przeciwników, którzy mi skopali dupę, a to się okazało, że po prostu jestem za słaby, co było oficjalnie, normalnie, wiadome i że nie ma co się rzucać na grupowych przeciwników. Niezaprzeczalnie gra jest warta uwagi. Jeśli znajdę jakichś ludzi, którzy zagrają ze mną raz na jakiś czas, to pewnie się bardziej wkręcę, więc może jeśli ktoś tam z was gra, wrzućcie mi jakąś prywatną wiadomość, złapmy się online, może spróbujmy zagrać razem, może się bardziej wkręcę. Nie chciałbym być takim chamskim, uprzedzonym idiotą, ale z drugiej strony taki chyba jestem. Wygląd mojego orka może nie jest najpiękniejszy, ale najwspanialszy, ale jest na tyle do zaakceptowania, że jestem w stanie poświęcić trochę czasu tą grę i spróbować ją bardziej poznać. Budowa świata też nie jest aż taka zła. Wolę troszeczkę bardziej soczyste i jaskrawe kolory, tak jak są w Warcrafcie. No niestety te 16 lat grania w Warcrafta jednak wyrzeźbiło we mnie pewne przyzwyczajenia. Irytowała mnie trochę nawigacja i mapa, a może brak dokładności mapy, bo niektóre miejsca było mi ciężko znaleźć przez to, że nie było tam narysowanych ścieżek dostępu, jak to jest w Warcrafcie. Ale to może być moje upośledzenie, może tak jest lepiej. Tak czy owak, pierwsze wrażenie po roku
dość pozytywne, więc postanowiłem, że jednak sobie spróbuję w nią raz na jakiś czas zagrać. Chyba, że mi się uda znaleźć ludzi, którzy będą grali ze mną, wtedy na pewno pogram dłużej, bo nic tak nie cieszy jak granie w grupie przy jakimś fajnym czacie online. Guild Wars 2 to jest gra, w którą grałem kupę lat temu i miałem tu jedną postać na chyba czwartym levelu, więc długo nie pograłem. Wracając do Guild Wars 2 byłem dość sceptyczny. Kolega poradził mi, żeby stworzyć nową postać. Tara, Har, którzy charakterystyką i tam niby story są podobni orkom z Warcrafta. Tak więc zrobiłem. I po prawdzie, gdyby mój kolega nie pojawił się w grze i nie pomógł mi obczaić początków tej gry, to pewnie bym się nie wkręcił. Dlatego, że przyzwyczajony znowu Warcraftem, szukałem quest giverów, jakichś oznaczeń questów storyline'owych i nie za bardzo mogłem zakumać, o co chodzi. Dopiero kolega mi się pojawił i wytłumaczył, jak to wygląda, jak wygląda questowanie, jak się pojawiają eventy na mapie itd., itd. Ale muszę powiedzieć, że Guild Wars na samym początku sprawił lekko lepsze wrażenie niż ESO. Przede wszystkim dlatego, że kolory są takie, jakie lubię, są dość soczyste. Kumulacja mobów na mapie jest o wiele lepsza niż w ESO, uważam. Ogólnie gra w sterowaniu i w mechanikach tych początkowych, w walce jest podobna do Warcrafta, jest tam dużo fajnych animacji przy walce, co mnie najbardziej cieszy. Lubię, jak to się dzieje na mapie. Menu jest fajne i to wszystko, co się dzieje na ekranie podczas gry, przykuwa strasznie uwagę, cieszy oko, a przez to zatrzymuje mnie na dłużej. Plusem tej gry, a minusem ESO jest to, że tutaj niepotrzebny jest abonament, więc tym bardziej się prawdopodobnie zatrzymam tutaj na dłużej. Nawet może kupię jakieś dodatki. Tyle, że mam dwóch przyjaciół, którymi gram non-stop online. Jeden mówi, że warto w to zagrać i zatrzymać się, a drugi mówi, że po jakimś czasie gra staje się nudna. I prawdopodobnie jest tak, jak mówią. Albo jeden, albo drugi. Ja na szczęście lub nieszczęście jestem graczem, który nie wbija się zbyt głęboko w grę, nie chodzi na rajdy i tak dalej, bo nie ma na to czasu i też za bardzo nie chcę na to tracić czasu. Tutaj w Warcraftie ratuje mi Looking for Group, więc podejrzewam, że Guild Wars 2 zatrzyma mnie na dłużej przez to właśnie, że jest tak bardzo podobne do Warcrafta. Takie komiksowo, bajkowe, kolorowe, czyli to, co lubię i jestem willing to spend more time. W momencie, w którym nagrywałem te wideo, Guild Wars 2 klasyfikował się na 11 miejscu z 440 tysiącami graczy i prawie 16 milionami graczy ogólnie, co sprawiło, że był o miejsce wyżej od ESO. Dla sprawdzenia mojej reakcji na te dwie gry zrobiłem sobie dzień przerwy i po dniu przerwy zalogowałem się na nowo do ESO, żeby sprawdzić moją reakcję. Nie była już tak radosna jak dzień wcześniej. Za to, jak zalogowałem się do Guild Wars 2 zaraz po ESO, poczułem ulgę i radość, widząc to menu, kolory i animacje na ekranie. I nawet moją postać. Nie jest może to ork, aczkolwiek jakoś mi się zaczęło mega podobać. Więc wygląda na to, że grając samemu będę sobie chętniej wracał do Guild Wars i próbował tej gry. Jeśli uda mi się znaleźć jakichś znajomych, którzy grają w ESO, zagram w ESO dłużej. Może ktoś z was się do mnie dołączy. Może ktoś z was dołączy do Guild Wars. Wiem, że tam w czacie, w komentarzach na World of Warcraft Polska ktoś tam się reklamował, że gra w Guild Wars 2, więc na pewno odszukam i dołączę. Spróbuję zagrać z kimś innym online, kto mi bardziej wytłumaczy grę i pogra ze mną, bo to zawsze jest raźniej niż samemu. Także nie przedłużając, nie przynudzając, jeśli nie Warcraft, to co? ESO czy Guild Wars 2? And the winner is... World of Warcraft! Prawda jest taka, że po 16 latach grania wyjście z Warcrafta jest dość ciężkie. Nie widzę też, żeby na horyzoncie miało się w przyszłym krótkim czasie pojawić coś tak wielkiego i tak kozackiego, które zmiecie w końcu Warcrafta na samo dno. Myślę, że nawet Blizzard nie da tak naprawdę rady tego sobie zrobić. Tak naprawdę Blizzardowi nie potrzeba dużo, żeby wyjść na prostą po tej całej akcji. Wyczyścić trash w firmie, zacząć słuchać graczy, robić grę według sugestii tego całego community, które składają, lub po prostu czytać fora, gdzie gracze dają totalnie znać, co jest nie tak i co wymaga poprawy. Moim zdaniem to nie jest tak wcale dużo, żeby grę naprawić. Trzeba tylko chcieć, Blizzard. Trzeba, kurwa, tylko chcieć. World of Warcraft tak się mocno zakorzenił w naszych sercach i umysłach, a przynajmniej w moich po tych 16 latach, że ciężko będzie wyjść z tego i przejść do innego MMO. To było pierwsze i jedyne MMO, w które grałem tak naprawdę przez te 16 lat. I po tym wszystkim człowiek jest tak przyzwyczajony, ma tak wyrobione odruchy, że żeby tą grę porzucić,
to trzeba czegoś więcej niż tak przykrej afery, ale jednak afery. Mnie osobiście jedyne, co może od Warcrafta na stałe odepchnąć, to tylko po prostu śmierć Warcrafta i Blizzarda. Shadowlands jest najgorszym dodatkiem, koniec kropka, koniec tematu. Ale to nie odpycha mnie od gry i to nie zabija dla mnie radości, miłości do WoWa. Zbyt dużo wspomnień, zbyt dużo fajnych momentów, znajomości zawartych w grze, żeby można było tak po prostu zapomnieć o tej grze. Rozumiem innych graczy, innych streamerów, youtuberów i tak dalej, totalnie rozumiem, a każdy ma swoje powody. Ja tutaj właśnie mówię tylko i wyłącznie o moich prywatnych powodach i spostrzeżeniach. Ja jestem World of Warcraft bias, jak to się mówi w Anglii. Kupuję wszystko, co jest z Warcraftem związane. Nie ma dla mnie nic lepszego, co mogłoby mnie przyciągnąć, więc ESO i Guild Wars będą grami pobocznymi, do których będę sobie na razie wyskakiwał, dopóki nie mam fanu grając w Shadowlands. Jak to się mówi, kocha się tylko raz, nie potrafię pokochać nic innego. Aczkolwiek to jest nie do końca prawda, ale o tym powiem już w następnym odcinku. To chyba wszystko na dzisiaj, będę powoli kończył, zanim się znowu syn obudzi i przerwie to nagranie. Bawcie się dobrze i do następnego. Live long and prosper. You are not prepared.